Witam serdecznie, koniu, z tej strony będę pierdolił niczym szalony. Kolejny Pokémon Alpha Sapphire, wiem, dawno nie było. Ostatni filmik bodajże był o tym, jak zdobyć Arceusa i w jaki sposób tam sobie gdzieś dalej doszedłem. Nowy filmik będzie też o zdobywaniu, no bo dostałem taki pewien newsletter od Nintendo wczoraj, więc sprawdzimy, czy ten newsletter się sprawdzi. Zobaczymy, czy newsletter się sprawdzi, czy jest już akurat dostępny, czy jeszcze mnie Nintendo okłamał. No sobie wchodzimy w Mister Gift, Misterny Gift. No i what the fuck right now? Received Gift. Robimy to co zwykle, czyli wchodzimy sobie tu, pykamy sobie tu i tym razem nie musimy zapierdalać do sklepiku po nowe kody. Bierzemy sobie Get via Internet. No i sobie go chwytamy. Zobaczymy jaki gift, taki jaki powinien tam być. Ja nie będę jeszcze zdradzał tajemnicy, sekretu. To jest taka niespodzianka. Przy okazji, jeżeli ktoś newslettera nie dostaje od Nintendo, to nie wie, jeżeli ktoś dostaje. O, no to teraz też już wie. Dobra. Wiecie, że to Victini. Victini, nikt inny jak Victini. Dostajemy Victini. Naturalna forma. Ładna forma. Fajnie. Pewno na stówce, jak zwykle. Z okazji 20-lecia Pokémon. You have received Victini with a special pass. Victini called First Be Enforced in the Liberty Garden of Pokémon Black and Pokémon White. To już, jak już wiecie, jak znacie historię, to bardzo mi miło, bardzo się cieszę. No i mamy w takim razie Victini. Teraz tak, tutaj miałem jeszcze możliwość sprawdzić. Sprawdzamy mój album, bo tu już się ich trochę uzbierało, tych giftów. Jak ktoś był na bieżąco, to wie, że Zygarda nie pokazywałem, dopiero zacząłem pokazywać od Manhappy. No i był Shaymin, był ostatnio Arceus i teraz jest Victini. Ja w takim razie życzę miłego wieczoru, dzieciaczki, trzymajcie się. Na razie.